hołdzie studentom Wyższej Szkoły Rolniczej i mieszkańcom Olsztyna, którzy w tym miejscu 30 października 1956 roku, solidaryzując się z walczącym o suwerenność narodem węgierskim, upomnieli się o wolność naszą i waszą. Tablica pamiątkowa w języku polskim o takiej treści od 2006 roku stanowi część tryptyku wmurowanego w ścianę siedziby Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Teraz dołączyła do nich kolejna tablica z tą samą treścią w języku węgierskim. Nasz naród też ma bardzo bogatą historię, dlatego uważam, że był to świetny gest, świetny ruch. My wyszliśmy na ulicę, na plac Bema, studenci, mieszkańcy Olsztyna po to, żeby pokazać, że jesteśmy w tych trudnych chwilach dla Węgier razem z nimi i myślę, że w tym wszystkim to jest akurat ten wielki plus. Tablica powstała dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Olsztynie z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Tak samo czujemy, jeśli chodzi o wolność, jeśli chodzi o suwerenność, jeśli chodzi o braterstwa. W dodatku właśnie w ten dzień na Węgrzech był ten chwilowy moment, kiedy rewolucja była uznana za zwycięska, bo akurat wojska radzieckie się wycofały. Tablice na budynku starostwa upamiętniać mają wydarzenia sprzed 62 lat, gdy w październiku 1956 roku na Węgrzech wybuchło powstanie, które po kilkunastu dniach krwawo stłumili Sowieci. Zginęło w nim 2,5 tysiąca osób. O burzliwej historii Węgier i solidarności Polski z narodem tłamszonym przez Sowietów na spotkaniu z samorządowcami, społecznikami i uczniami przypomniał Akos Engelmeier, uczestnik powstania i pierwszy ambasador Węgier w Polsce po upadku komunizmu. Miałem 18 lat. Ja walczyłem. Więc moje całe życie określiło te 13 dni wolności. W związku z tym dla mnie każdy gest, każdy pamięć ma ogromne znaczenie i jest to cudowne. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod nowo odsłoniętą tablicą. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv